Powiem ci, że jęczmień jak na razie wyszedł najgorzej. Czyli jęczmienia więcej nie sadzimy. Może to jest też kwestia kiepskiej ceny, no nie wiem. Będziemy obserwować jeszcze najwyżej. No właśnie ten, mówiłem, że się zastanawiałem, czy kurde muzykę sobie puszczać w tym, jak nagrywam w farmingu, bo się przyczepiałem mi o prawa autorskie. Ale tak pomyślałem, kurde, i tak mało odcinków z tego wychodzi, a bez muzyki to jest chillowe, więc mówię, pierdziele te prawa autorskie, trudno. Będą się czepiać. Nie wiem, czy się nie pospieszyłem z tym jęczmieniem, bo może mogliśmy wycisnąć lepszą kwotę. Bo mimo tego, że sprzedałem, to już jest z powrotem 617. Może pójdzie jeszcze wyżej. Ale to odnotujemy i będziemy wiedzieć potem na przyszłość. Co, nie pamiętam. Teraz będziemy trzeci raz zbierać? Nie wiem. Nie wiem, czy nie będzie wymagało zaorania. Może być tak już, że trzeba będzie orać. No. Kurde, znowu jest zarąbisty zachód słońca. Świetny widok, świetne niebo. Jakby mi się jeszcze udało gdzieś wejść, kurde, i zobaczyć to Chcesz teraz ty, ten? Nawozić? Mogę nawozić. Co? Mogę nawozić jak chcesz. No i to ja se zjem. Ja się popatrzę. Przydałby się też ten lepszy opryskiwacz. A ten za 70 tysięcy. No to fakt. To nam też przyspieszy pracę. Tak, bo opryskiwaczem bardzo dużo się jeździ, nie? Teraz nam brakuje opryskiwacz. No to możemy opryskiwacz kupić, kurde. No. Jako kolejny. To patrz, pojedziesz tam raz, kupisz cztery te właśnie baniaki, wlejesz wszystko i cześć. No. On ma 4000 litrów. O kurde. Dobra, ja wsiadam do tego mniejszego. Mhm. Co kosim pierwsze? Soje chyba, wydaje mi się, bo... To na którym to jest polu? Na 14. 14 jedziemy pierwszą? Tak. To kosić razem po prostu. Ty z jednej, ja z drugiej. Chyba nie? Możemy tak zrobić. Ty kurde, jak cena idzie soi do góry. Ja pierdzielę, ale ładnie. Obowiązkowo soje kosimy, kurde. Ci nie, wydaje mi się, że dasz radę sam, bo ta 14 nie jest, kurde, wiesz, tak? Duża. To jest co innego. Ja wezmę 12, bo ona jest duża, a ty najwyżej zobaczymy, czy zdążysz tam. Dobra. 15 zacząć, nie? Ty, no po prostu cena idzie fenomenalnie. Kurde, 1450 jest, a największą jaką odnotowałem to 1480. Trzech dych brakuje do największej. Lepsze jakieś mają warunki czy coś, ja tak? Pierdzielę, stary rekord. 1500! Idź, leci do góry, kurde, w takim tempie, że to się w pale nie mieści, ja to kurde zapisuję. A jest na 15, czekaj, bo ja podzły się ten. Ja pierniczę. Soja jest na 14. A ja pod 15. Ja pierdzielę, to leci dalej. Hmm? 1540. Ale to trzeba mieć na C. Na C albo C plus E nawet, nie wiem, to się będę musiał dowiedzieć, nie? Oho, już zwalnia, kurde. Już stanęło. Ja pierdzielę, niech ta soja szybko. Nie, już jest Grzesiu całość. A widzę, dobra, ja już się podstawiam. Kurde, jakie ceny dowalili wszędzie, ja! Ale mega.
Dobra, jadę na dwunastkę, nie? Bo jak jest też właśnie rzepak ładny, to też kończ. Tak, bo rzepak mamy tam sporo, chyba 31 tysięcy. Ale będzie kasy. 31 ton, a ile my kurde przecież z tego, nie? Uzyskamy. Z pól. Opryskiwacz, panie, to jest raz. Nie, dobra. Ja myślę, że tak. Znaczy, na pewno. Następna rzecz to oczywiście opryskiwacz. Potem chyba ten traktor jednak lepszy jakiś weźmiemy. Żeby on wykorzystywał ten potencjał jeżdżenia z tym oraniem, nie? Znaczy z siewnikiem, nie? No bo on tam. Te nasze to dosyć wolne jeżdżą z tym. Ale potem mimo wszystko kombajn trzeba będzie kupić, ten jakiś lepszy. No. Bo kurde, faktycznie tu pod górkę, żeby podjechać z tym bydlakiem na przodzie, to jest masakra. Tu dwa razy przejechałem z tym. Ja już mam prawie pełny kombajn. Ten trzeci pasek to jadę nie do końca i będę musiał wysypywać. To przyjechać tam? Jeszcze chwila, spokojnie. Nie, bo tu ja tutaj na chwilę puszczę pracownika i dobra, tam ci dobra. Przyjadę. Mi powiedz kiedy. Kurde, ten pacan do mnie dzwoni, nie wiem po co, ja nie wierzę. Czekaj chwilę. Dobra, bo ja mam już też 94%. To puść pracownika i podjedź, no. Kurde, bo ja już też mam zaraz 100% będę miał. A będzie lipa. Tylko trzeba będzie to na raz sprzedać, nie? Więc na razie do silosów. Nie, musisz tyłem. Czekaj, bo tam cholera pracownika puściłeś. Zwolnij pracownika, nie będziemy mu płacić, kurde. O. Za to, że stoi. No to tak też można, kurde. Czekaj, jak tam ceny? Co robisz? Soja generalnie stanęła na dobrej cenie, a rzepak jeszcze poczekamy, bo on rośnie. Natomiast dobra. W pierwszej kolejności trzeba będzie pojechać soję sprzedać, jak ją skosimy. Może tam już puścić, niech on to ora, co? Tak. U mnie możesz, nie? Niech już. Aha, teraz kurde nie wiem. Jeszcze raz powiem, czy się. Nie, zastanawiam się, może teraz soję damy na 12. Tu właśnie, gdzie ja jadę. A całą resztę rzepak. Na tamtych dwóch mniejszych. No, dobra. Z tej małej przyczepy jedź wysyp. To czekaj, to muszę tutaj puścić. Ten, puścić pracownika, żeby jechał. Na kombajnie, w sensie. No. No. Podjedź wysyp z małej przyczepy. Mam tą właśnie wysypać małą najpierw, tak? Do silosa. Tak. Przyczepę odstaw i podłącz pług, żeby już tam leciał. Dobra. A ja tu zaraz się zajmę tą resztą. Dobra, i ta najlepsza, zarąbista cena jest Gomez Rich Acres. Cholera, gdzie to jest? Gomez Rich Acres. A nie, to nie tu. Aha, tutaj. Tam w stronę sklepu trzeba jechać, niestety. Za sklepem to jest jeszcze Gomez Rich Acres. Kurde, to jak my po tych cenach sprzedamy wszystko, to będzie tyle hajsu. Może coś kupimy. No, może ten opyskiwacz by się udało. No, też tak myślę. Bo on nie jest drogi. Najtańszy z naszych przewidywanych zakupów. Więc może się uda. Mogliśmy niebieskiego. Niebieski traktor podpiąć do tego mniejszego pługu. Ten słabo jedzie? Znaczy, no pod górkę pewnie będzie kiepsko, kurde, z tą przyczepą, nie? Tak myślę, bo on jest 20 koni ma mniej. Ale już zaraz zobaczymy. Nie, no to jest z rozbiegu, to w miarę idzie. Aczkolwiek już jest 9 na godzinę. Nie, no da radę. Ale zawsze się zatrzymaj, tyle będzie. Zawsze czerwonemu to by było łatwiej, nie? Dobra, uwaga. Sprzedaję. Siedem
17 462. Cholerę kasy. Ty no, największy zarobek z soi, nie? No ale wiadomo, dobra jest cena. Dobra, już wracam. Może teraz dlatego, że Paco nie pierwszy czas, żeby to troszkę jeszcze wzrosło. Tak, bo jak na razie idzie ona do góry jeszcze, jest tam strzałka zresztą, więc na razie z rzepakiem się wstrzymamy. Poczekamy, aż właśnie stanie tak jak soja, nie? Co prawda pracownika nie puszczę, ale ja mogę jechać. Panie. No. Nie ma nasion. mamy jakieś palety kupione pod sklepem? Chyba nie. To czekaj, to ja zrestartuję. Bo tu i tak nie ma. Kurde. 3 pełne palety i jeszcze nie jest zapełnione. No masakra. Demet. Okej, okay, jest 100%. No, tam już tutaj kurde ładnie idzie. Prawie że skończył. Teraz tak. 1318, dobra, jak na razie rośnie. Co za typ, no wsiądzie do traktora i se pójdzie. Halo? No wysiądź z tego traktora albo go przestaw, kurde. Skończył robotę, ja nie mogę go przestawić, bo że ty w nim siedzisz. Dobra. Chwila, zadłuż jeszcze. Dobra. Dobra, dalej niech już idzie pracownik. A już tego przestawiam. Ten będzie orał 15. A ja... Aha. Dobra. Wszystko jest pod kontrolą. Idealnie. Co on robi? Co ten osioł robi? No jestem. No. Co tam zrobiłeś? Kurde, nie, bo puściłem cholera na chwilę ten, żeby siał i pojechał w drugą stronę. Co za baran. Nie pojechał w drugą stronę. No, jechał dalej tam, gdzie jest zasiane, kurde, no nie? Aha, w tą stronę. No. Musiałem i on go... zakończył. Weź go, to chodź, podjedź tym traktorem do mnie. Przyczepimy. Czekaj, bo on tutaj się zepsuł. A, bo on jeszcze nie skończył. No. Dobra. No bo trzeba będzie przeczepić, kurde, bo do siania trzeba jednak ten mocniejszy wziąć. Jak skończy tam orać na 14 tym małym pługiem, to się mówię, przeczepi. Tym czerwonym traktorem się weźmie do siania, a do niebieskiego się weźmie ten opryskiwacz, nie? Halo? No, coś się słabo słychać w ogóle. Słabo? O, teraz lepiej. A, to ten z zielonym pługiem zostawił coś tutaj. No. Na 14 co siejesz? Aha, już ustawiam. Rzepak będziemy siać. I na 14 i na 15. Y, okej. Chcesz ten pryskać? Co? Chcesz, czy chcesz ten nawozić? Mogę pryskać. Coś tam prysnę. Jak nie to ten, to możesz jechać siać, nie? Za chwilę.
Bo ja już siania mam na chwilę obecną dosyć trochę. Dobra, to mam ten, to mam odczepić ten pług, tak? Tak, pług odstaw, nie? Na razie na bok, że się potem go odłoży tam na ten... Mam przyczepić co? Mam przyczepić... Siewnik. I lecisz z koksem. Tylko musisz uważać, bo po zaoraniu strasznie rzuca tym traktorem na boki. Tam, kurde, mi się dzieje gdzie krzywo jechało i to potem musiałem, kurde, wiesz, naprostowywać, nie? Nie jest... No bo ja tak teraz pojechałem, że... Tak? No. To weź pójść najlepiej pracownika, jak ci ciężko z tym. Bo to nie... A jedź. To nie jest łatwe, nie? To dobrze, że w pociągu, bo kurde, sprzedamy to na raz, nie? I będzie po tej samej cenie. A jakbyśmy przyczepą sprzedawali na dwie raty, to byłaby lipa. Bo pierwszą ratę sprzedasz i oni opuszczą cenę, nie? No. I drugą ratę byśmy, kurde, potem mieli za grosze już. Prawdopodobnie. A ty tam opryskujesz, tak? Tak, ja już kończę. Możesz przejechać na 14, bo tu już jest też kwałem. Ja myślałem, żeby wziąć ten. Przyczepę i już zwozić do pociągu, wiesz? 1342 jest rzepak, dobra, czyli rośnie. Nie, dalej jest ten, maksymalna cena 1533 soi. Ty mówiłeś 1400. Pomocnik H zakończył pracę, który to? Ja już go tutaj obsługuję. A, dobra. A ten z pługiem, tak? No. Weź, wypieprz mu ten pług. I podczep opryskiwacz. Aha, bo to jeszcze w poprzek jedziesz. Dobra. Poprawię to. A i tu wzdłuż jeszcze musisz pojechać jeszcze raz. Wiem. Bo tutaj, kurde, manianę odstawił. Tu się napełniło? Tak. Ile tego rzepaku zostało? Dobra, teraz już nie będziemy bawić. Co chodzicie? Rzepak coś jeszcze? Głównie rzepak i soje, bo ja... Zrobiłem statystykę i te rzeczy się najbardziej opłaca. Kurde, ale będzie hajsły. By to było można wypłacić, nie? No, tak. Co jeszcze? Dobra, jak posiejemy wszystko i zadamy tam ten nawóz, to się przyspieszy czas, nie? Tony, ja pierniczę. Chwila, ja to policzę na... kalkulatorze w przybliżeniu, ile to będzie. Tam jest cena 1350 w zaokrągleniu. 83 tysiące, stary, na czysto możemy kupić wtedy opryskiwacz, kurde, nowy. Wow. Ja pierdziele, będziemy mieć prawie 100 tysięcy będziemy mieć, nie? Szaleństwo. A Grzesiu, ten opryskiwacz sprzedajemy, czy nie? Tak, w sumie teraz mi... Ja myślałem właśnie, żeby go sprzedać, ale to nie jest głupie, żeby go w sumie zostawić. No. I wtedy byśmy to szybciej robili, nie? No. Ty bierzesz jeden, ja drugi i lecimy z tym koksem. Bo zawsze ten z tym opryskiwaczem jest duże roboty, nie? No, to by nie było głupie go zostawić, bo czekaj, ja zobaczę, ile my za niego dostaniemy, bo jak grosze, to bez sensu sprzedawać go. W sumie oferują nam za niego 15 tysięcy, a chyba on tyle był warty, ale nie wiem, jeszcze sprawdzę. Nie, on był warty 24 tysiące. Nie, to wiesz co, chyba go już zostawimy. Zawsze to już będzie szybciej. A ty wszystko już sprzedałeś? Pszenicę cały czas trzymamy, cholerną.
Ale tam to już sprzedałeś, tak? Tak, tak. Cały właśnie rzepak. A nie, rzepak jeszcze nie. Czekam jeszcze, żeby przyspieszyć czas, nie? Bo może cena pójść jeszcze wyżej. Ja już pociągiem pojadę. Już tam stanę u tej babki, żeby to sprzedać i poczekam po prostu na odpowiednią cenę, się przełączy i wtedy się sprzeda. Ale cena soi na Mamy tam przykład. jeszcze coś trochę tego? Czego? Nawozu? Nie, już do sklepu trzeba by jechać. To weź ten, Lol. wysiądź, ja ci zrestartuję, nie? Jak już masz To zero. te dwa musisz mi zresetować. Tak, traktor z tym. A tylko czekaj, jak to się robiło, że ja wchodzę i wiem, który to zrestartować. A, że klikam Na na mapie. mapie. Na mapie, dobra, dobra. Okej. Resetuj, tak. Resetuj, tak. Dobra, poszło. To Chwila, nie chwila. wiem, Ona już na no. razie, kurde, jakby się zwolniła. Promocja O! Challenger. Za tym jechać to trzeba. 1376, stary. Chyba wyżej nie będzie, wiesz? Nie wiem, Warzyw, jak tam. Nie wiem, co Dobra, byś ja nie miał. ryzykuję, Mi Mat. się tam whatever. No właśnie mi też i tak. Co to jest? Promocja Możemy Challenger? teraz sami zebrać, To no. Overwatch? Nie, no aż tak nie. Nie wiem, jakoś. Uwaga, sprzedaję. No to czekamy na to. Nie wiem, może zagrać w LoL'a jedną szybką, potem mam to odpowiedzieć. Chyba, że w ogóle gramy rankę. Co? Nie, ja powiedziałem tutaj, no. Tutaj powiedziałem. 85 365. Nice. Dobra, jadę po ten opryskiwacz. Dobra, ja już go Wiem, że kupuję. to jedna opcja w sumie. Opryskiwacz 71 Z Grzesiu tysięcy. gramy z nimi w tego CSa, czy co? No nie wiem, no. Można To dawajcie, będzie zagrać. fajnie. Ej, nie, no ja ci mówię. Leje do pełna. Ty weź to rozłóż. Kliknij X-a. Nie, czekaj, zresztą ty Warzyw z nim grałeś. Graliśmy jakoś. Tak, kiedy? Musisz przestawić się chyba w prawo, żeby skrzynka była bliżej. Tak, O pierwszą panie. grę z nami. Holy shit! O panie. Ale to jest szerokie! Grzesiu, ja się tak nie jarałem jak mu. Monster Sobie. normalnie. Dobra, jest Jarał się kilka bardziej pełen. wzmocniwaczem niż A teraz czymkolwiek matem. innym. Ale bansuje, kurde. Dobra, składam. Dobra, A napełniłeś do pełna? Tak. Dobra, to weź, wysiądź i dobra, zapisuję. czekaj, Warzyw, ja do ciebie dojdę, czekaj. A to ty do mnie, czy ja do ciebie?